cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Dzień dobry, cześć i czołem. Jest niedziela, godzina 7:27. Jesteśmy na dworcu w Tychach i zapraszam Was na odcinek. Widzimy białego Vectrona. Czyżby niemiecki sprzęt nie domagał? Elektrowóz grupy PKP Cargo. EN71 rusza. No i na początku pozdrawiam wszystkich oglądających, subskrybentów, tych, którzy jeszcze nie subskrybują, nowo przybyłych, gapiów, którzy mnie podglądają, również pozdrawiam. No i lecimy z tematem. Na peron drugi wjeżdża EN57 linii S5 relacji z Wartoń-Katowice. Pasażerowie wymienili się i EN57 rusza. Dzisiaj mamy dzień wyborczy, więc nie zapomnijcie zagłosować na swojego kandydata. A na peronie pierwszym ET22 173 numer. Wysłużona lokomotywa, elektrowóz grupy PKP Cargo. Spracowana, brudna, ale ma to swój urok i klimat. Tego byczka zaczyna żreć korozja, jak widać. Przydałoby się malowanko, jakiś remoncik zrobić, nie? Wschodzące słońce, powietrze, pełne energii, nad torami cisza, wkrótce wybuchnie melodia. Na peron drugi, tor pierwszy, wjeżdża pociąg S5 z Katowic do Zwardonia. Jest to Elf pierwszej generacji. Ludzi troszeczkę się przewija. Ruch spory, niedziela. Ładna pogoda, a to ludzie lecą w góry. Wymiana pasażerów była. Elf rusza w kierunku Zwardonia. Na tor drugi, peron drugi, wjeżdża kibelek
linii S4 na Katowice. Fajny rarytas, bo malowanie kolei dolnośląskich. Są dwa kible, które zostały wypożyczone przez Koleje Śląskie. Aktualnie brakuje taborów w Kolejach Śląskich, stąd takie posunięcia. Gwizdek konduktora i N57 będzie ruszał. Kierunek Katowice. A tu gołąbki na torach się bawią. Pociągi im nie straszne. Proszę. Na peron drugi wjeżdża Elf z pociągiem S4 relacji Katowice Tychy Lodowisko. Na peronie drugim na odjazd czeka Sprinter, czarna wisełka na Wisłę Głębce, pociąg leci z Katowic. A na peron trzeci za sekundę wjedzie Intercity Silesia. Kierunek Bochumin. Już go tam w oddali widać. O, i jest Silesia. Na czele pociągu EP09019. O, proszę, na podczepie Vectron biały. Czyżby jakaś awaria? O, jest taka opcja, że Vectron uległ awarii. Widzimy białego Vectrona. Czyżby niemiecki sprzęt nie domagał? A polska epoka jest niezawodna? Ostatni gwizdek i Intercity Silesia rusza dalszą drogę. Drugi wjeżdża Sprinter Rachowiec na Zwardoń. Frekwencja pasażerska duża. Niedzielne wycieczki wskazane. Jak widać, Koleje Śląskie zadbały o swoje elfy. W końcu są w miarę czyste. Jest wiosna, więc nie chcą chyba sobie robić wstydu na tle innych kolei. Sprinter Rachowiec rusza na Zwardoń.
Na peron drugi wjeżdża Pendolino. Kierunek Gdynia Główna. Pociąg leci z Bielska Białej. A za chwilkę też ruszy Czarna Wisełka na Wisłę Głębce. EN71 rusza. Zrobił nam się ruch na Tyskim Dworcu. Ostatni gwizdek. Zamykamy drzwi i jedziemy w dalszą drogę. I Pendolino rusza. A teraz ujęcia z drugiej kamery. Never break, always fight, never quit, do it right. The game, win it life, have no shame. There's no time, feel the pain, let the grind. I could change, in my mind, pick a lane. Commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fill. I took a red pill, I know life's short. So I wanna live real, but how's it supposed to feel? Żeby nie było nudno, to zmieniamy miejscówę. A tu jeszcze taka migaweczka. Remont mostu na ulicy Mikołowskiej w Tychach. SM42 na postoju, którą wcześniej nagrywałem. A to jesteśmy na stacji Tychy Żwaków i teraz kilka ujęć stąd. Zbliża się Elf ze Zwardonia na Katowice. Będzie stawał na stacji Tychy Żwaków. Siadła tylko jedna pasażerka. No i Elf rusza w dalszą drogę. Białej, 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 białej
Pilecki z Bielska-Białej do Białegostoku. Od strony Katowic zbliża się flirt z Intercity Daszyński, kierunek Wisła Uzdrowisko. Zbliża się sprinter Czantoria na Wisłę Głębce. I przy tych pięknych dźwiękach przyrody kończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję. Dajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam. Zostańcie jeszcze obejrzeć zdjęcia i do następnego!